Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Christmas, to jest kolejny odcinek Resident Evil 4, moi kochani. Dzisiaj po pierwsze porozmawiamy sobie na temat pracy i tego, jak praca wypala i jak praca uczy w porównaniu do szkoły, a drugą bardzo ważną rzeczą jest posunięcie fabuły Resident Evil 4 dalej do przodu, moi kochani. Na samym początku standardowo tak prezentuje się bardzo wyśmienity, wręcz nawet przeze mnie wykonany zrzucik. Powiedzmy, że się, no, nawet się udało. A my zaraz przejdziemy do głównego tematu. Tylko ja tu chyba jeszcze coś ominąłem, nie? Mam takie wrażenie. Coś jest. To jest ta zamknięta szafka. Dobrze, moi kochani. To, o czym chciałem powiedzieć, to jak niejako praca zniechęciła mnie do siedzenia przed kompem. Ale to za chwilę, bo musimy posunąć fabułę do przodu, więc zostaw lajka, jeżeli lubisz tą serię i lubisz posłuchać, co mam ci ciekawego do powiedzenia. Tymczasem chyba możemy wejść. Więc wchodzimy. Nie wygląda, jakby była tu Ashley, prawda? Boję się, że jej tu nie będzie. Więc swobodnie możemy przejść do głównego tematu tego odcinka. Chociaż, o, mały kluczyk. Możemy zaryzykować i otworzyć to. Oczywiście, że kolejna zagadka. Ja chyba nawet widzę, o co tu chodzi. Fantastycznie. Tylko w dalszym ciągu nie mogę ruszyć niebieskim, więc myślę, że to jest z dupy temat. Więc przejdę od razu do głównego wątku tego filmu, bo się w końcu nie ogarnę. Moi kochani, praca bardzo mocno zmienia podejście człowieka do wykonywanych przez tą osobę akcji. Mianowicie, w momencie, gdy praca, jak na przykład w moim wypadku, jest to praca biurowa, nad którą sobie siedzę, dłubię sobie różnego rodzaju, nie wiem, jak to teraz ustawić, różnego rodzaju filmy i tak dalej, to naprawdę nie mam ochoty siadać do kompa, jakby, wiecie, z powrotem, nie? Jak jestem w domu, to wolę sobie odpocząć i po prostu się nie przejmować niczym. Dobra, co ty robisz, Mateusz? Uspokój się. Zastanów się, jak to ma wyglądać najpierw. Już mi się tutaj dwa zgrały, ale to chyba nie o to chodziło. Szkoda, że nie mogę sobie chociaż jednego wyłączyć, bo to mega, mega przeszkadza. Skupmy się może na jednym. Tu jest bardzo duży jeden element na dole, który będzie trzeba wypełnić mniejszym elementem, jakimś innym. Więc na dobrą sprawę to wcale nie jest takie proste, żeby to wszystko ogarnąć. I w momencie, gdy ja bardzo dużo filmów składam w pracy, to nie chce mi się ich składać w domu. I takie są niestety fakty, że to wszystko, co robię w pracy, jakby bardzo mocno rzutuje na to, jak ja mam podejście do... Okej. I co? A, dobra, widzę. Dobra, mamy to. Ha! Więc jeżeli w pracy bardzo dużo siedzisz przy komputerze, to już w ogóle mega to spłycę, bo widzę, że nie możecie się ani wy nie możecie się skupić, ani ja nie mogę się skupić.
Dużo siedzisz przed kompem w pracy, wykonujesz, nie wiem, tabelki w Excelu i jak ktoś nagle wpadnie na pomysł, żeby cię poprosić o to, żebyś zrobił mu tabelkę w Excelu, to dostajesz kurwicy. Ja mam podobnie, jeśli montuję filmy. Robię to zawodowo już i muszę wam powiedzieć, że gameplay jest bardzo fajną opcją na to, żeby... Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. Easy with that. My name's Leon. I'm here in the president's quarters and... That went well. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? To są kurwa kłopoty. The lost lambs are escaping. Yes. Perseguirles. Deliver unto them. Salvation. Zajebiście. Jaki macie plan na to, żeby stamtąd spierdolić? Pewnie dowiemy się już w następnym rozdziale, ale nie odcinku, bo tego jeszcze nie kończymy. Pierwsza bardzo ważna rzecz, trzeba gry zapisać. Druga bardzo ważna rzecz, skończyć wątek. Gameplay jest dla mnie bardzo dużym, jakby dużą odskocznią od tego, żeby sobie po prostu odsapnąć, odpocząć. Od jakby codziennego montowania filmów, bo wierzcie mi, nie jest to proste. Ale z drugiej strony, bo kij ma zawsze dwa końce, o plusach tego wszystkiego opowiem za chwilkę. What do we do? Your father trusts me. And I need you to trust me too. And do exactly as I say. I'm gonna get you home safe. Okay. Okay, Leon. All right. Let's get the hell out of here. Dobrze. Więc... Kurwa, to nie będzie proste, prawda? A, okej. Okay. Teraz mogę ją podsadzać. Zajebiście. Czyli to jest... Kolejna droga. Nie muszę z nią walczyć. Znaczy, z nimi walczyć, tylko mogę się wspiąć. Ale zacząłem mówić o plusach, do których nawiążę za chwilę, tylko chciałem się trochę skupić tutaj tym gamingiem tutaj, bo jednak fabuła robi robotę, moi kochani. A tu jest tłusty szczur, którego chciałem... Czekaj, czy jest za niego achievement? Nie, nie ma nic za niego. Myślałem, że wiecie, tak samo jak na początku, chyba w drugim czy w trzecim odcinku, może mogliśmy wymordować szczury i dostaliśmy za to... O, ona reaguje, jakieś świece w twarz, nice. Dostaliśmy za to te sentile czy coś. Ale teraz mam wrażenie, że będzie trudniej. Bye. No way. It's okay, I've got you. Nie no, dasz radę. Dlaczego będzie trudniej? Otóż dlatego, że... Że mamy ją ze sobą i to będzie już dużo trudniejszy temat. Ponieważ jeżeli w trakcie walki mam dbać o siebie i to mi kurwa średnio wychodzi, to co dopiero
Z nią. Roost, I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. No właśnie, kurwa, o to chodzi. Roost out. O, żeś ty w dupę, ja mam wrócić. O mój Boże. Wy to widzicie? A nie można by było sobie... Ha! Ej. Mam plan. To może by tak... Ha! Kurwa, nie wejdę. Fuck! Mogę tylko w jedną stronę. Stay close. No i nie podoba mi się to. Ale dobrze. Nigdy misje eskortowe w grach nie były moimi konikami. Tak samo jak nie jestem fanem. Nie byłem. Okej. Stick close. Okej. Nigdy nie byłem fanem wiosny, bo alergia. Nigdy nie byłem fanem lata, bo kurwa zajebiście gorąco. Nigdy nie byłem fanem zimy, bo w chuj zimno. Także jak możecie wysnuć, to jestem fanem jesieni, ponieważ jest po pierwsze najładniej, po drugie no wiecie, po prostu jest najładniej. Czekaj, czy ja mogę ją tutaj skubnąć. Zobaczymy, ile jestem w stanie upolować, zanim się zorientują, że jesteśmy we dupie. Dobra. No pobiegnie, dobrze. Dobra, wyminiemy ich tu jakoś. O, są jeszcze beczki, przydadzą się jakieś nam. O Jezus Maria. No i się wpierdoliła. A! Już biegnę, nie widzisz, że biegnę. Kurwa, no nie wierzę. Jeszcze mnie podpalił. Gin, kurwa. O mój Boże, jest bardzo źle. Właśnie to jest to, czego chciałem uniknąć. Biegnę, ale mógłbym biec szybciej, jakbym się uleczył. Robię, co mogę. Robię, co mogę. O kurwa. Ja pierdolę, naprawdę. Wypieprzaj. O mój Boże. Baj. O mój Boże, to jest kurwa żart jakiś, nie? Dlatego musisz się sprężać. Dawaj. Dawaj, Ashley, bo już nie mam amunicji, goddammit. Pokusiłem się o te cholerne beczki i to jest duży błąd. Dobra, dawaj. No tu jeszcze pieniążki. Na pieniążki też się jeszcze połaszę. Dobra, nie ma czasu. Przebiegamy bokiem. Jesus, jaki tu jest rozpierdol. Myślałem, że to będzie łatwiejsze, prostsze, szybsze. Ale okej. Dlaczego nawiązałem do tego, że nie lubię lata? Otóż dlatego, że jest kurewsko gorąco
a ja niestety nie mam klimatyzacji na chacie. Wiatrak mam, fajnie by było, żeby on działał, ale umówmy się, że nie jest to wcale takie proste w momencie, kiedy nagrywam jakiś materiał dla was. Ale o tym nie będziemy na razie teraz dyskutować. Myślę, że ta strzelba jest zajebista, ale przydałoby jej się przyspieszenie ładowania i zwiększenie ilości amunicji. Strajdowałbym się za coś, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Więc... no, kolejny... okej, defeat the strong treat. I need some to get really wild dog. Dobra. Nie. Nie zrobimy sobie przerwy, bo już mnie wkurwiłaś ze dwa razy. Bez tej pizdą, która daje się łapać jakimś wieśniakom. I nie podoba mi się to, w jakim, jakby, w jakiej sytuacji ja się znajduję przez ciebie. Kapisz? Dziękuję. Doceniam, że to rozumiesz. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Kończy mi się kurwa miejsce w eku i muszę naprawić nóż. Ale jestem... już czuję, że ta gra się zrobi naprawdę dużo, dużo trudniejsza, jeżeli chodzi o ogrywanie tego. Dobra, zrobię jeszcze jeden zapis, bo nie wiem, czy to w ten sposób działa. Więc na wszelki wypadek i lecimy sobie dalej. To będzie kurwa hardy temat. Ja już czuję, że to będzie hardy temat. Aż wyjebałem krzesło na chyba plecy. Ale dobrze, że się chociaż zasoby, że tak powiem, reaktywują. Hunnigan was right about the weather. I co? Możemy spróbować go upolować w ten sposób. Co prawda wymagało to ode mnie oddania strzału, ale... no dobra, ale ej, przecież w poprzednich odcinkach sprawdziliśmy, że możemy sobie przejść dołem. I wyjdziemy w jakiejś innej... po jakiejś innej stronie. Ale widzę, że tutaj też łażą. Niemniej jednak nie przeszkadza mi to za bardzo, bo... mam nóż. Ale cholera. Idziesz za mną, idziesz sztywniutko, podoba mi się. Szczury. Boję się, że znowu napotkamy na jakiegoś kurwa przekozaka, który nas zaraz znowu rozpierdzieli. Ale dobra, gdzie jesteśmy? Tędy. A, tędy nie przejdę. Gap in the wall. A no tak. Mogę spróbować przejść tędy. Pod warunkiem, że ta pani mnie nie zobaczy. Może uda mi się przekraść jej. Nie, nie uda mi się. Nie uda mi się. O! Nie mam już chapeków. Ale... ale nie przeskoczę. A, przeskoczę, volt over. Zajebiście. Baj. Mógłbym jeszcze spróbować. Kusi mnie w chuj. I chyba tak zrobimy. Zaryzykuję tutaj tą animację. Może się uda. Bo fajnie by było, żeby to... o, już tam pani stoi obok mnie, ale widzę, że wyjebane ma na to. Bo ja mogę tu zrobić kółko. I pomimo, że udało mi się to ogarnąć, się przekraść, to jest tutaj jeszcze pan. Dziękuję. O mój Boże. O, teraz to już na własne życzenie to odjebałem. Ale mnie łoją. No trawże. Dobra, chciałem zobaczyć, co tutaj jest, ale widzę, że... że to był kurwa błąd.
Siemanko. Przechodzę, ja tylko przechodzę. Spier... Na limicie zdrowia cały czas. Dawaj, dawaj, Ashley. Ja tutaj dla kasy robię takie rzeczy. Pomijając absolutnie podejście tego, że dobrze by było, żeby ona była cała i w ogóle, nie? To kurwa, a musiałem sobie zajrzeć po treasure. Nie. Nie, no bez jaj. Bez jaj. Ale gówno. Ale gówno. Bardzo źle. Ale żart. Ale żart. Ale to było, kurwa, niepotrzebne, absolutnie. O mój Boże. Nie, jeszcze źle. Miałem se to, kurwa, zmiksować do chuja. Ale jestem idiotą. Dobra, to jak nie tędy, to którędy mam iść? Tędy. W ogóle nie musiałem walczyć. Zajebiście. Nie, no to szanuję. To naprawdę, naprawdę... Ej, tam jest... Tam coś jest. Tam jest skarb, po który wrócę się i zaraz lecimy dalej. Nie ukrywam, że przerażający jest fakt, że tam jeszcze ktoś coś gada, ale ja absolutnie nie mam na to ani siły, ani chęci, ani czasu, ani odwagi, żeby z nimi wchodzić w konwersację. Boże, błagam, mogę tędy? Zajebiście. Spadajmy stąd. Trzymasz się blisko? Jak ciasne gacie. Mam, kurwa, taką nadzieję. Nie? Tu but mnie nie zaatakuje? Jakaś szynka. Ta? Bez gówna. Ja tu zostałem wysłany dla ciebie, po ciebie, żeby tu, kurwa, być. Także nie ma miętkiej gry, moja droga. Daleko jest tutaj gdzieś zapis? Tu jest zapis. Myślę, że do tego momentu możemy sobie dotrwać, ponieważ jest tak kurewsko gorąco, że ja po prostu mam wrażenie, że rozpływam się na kawałki i to nie jest dobre. Także wejdźmy sobie tutaj. I idźmy na górę. Bo na górze jest, prawda? Gdzieś tutaj była, jest. Jest nasza upragniona maszyna do pisania. Moi kochani, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej serii. Co sądzicie o eskortowaniu bohaterów i postaci. Bardzo mi się podoba, że ona od razu schodzi z linii strzału, więc nie jest to takie głupie AI. Ale jednak nie lubię bardzo misji eskortowych, a gra polega na tym, żeby ją, kurwa, odeskortować do domu. Więc nie ma miętkiej gry. Dziękuję wam bardzo i bez odbioru. And I need you to trust me too and do exactly as I say. I'm gonna get you home safe. Okay. Okay, Leon.